Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Saints Row 4. Właśnie jestem ostrzeliwany przez siły policji, w ogóle mi się nie podoba. Łap się żaby. Tak, ostatnio dokończyliśmy wszystkie, dosłownie wszystkie misje poboczne w tej grze. Więc teraz możemy skupić się na fabule, rozpocząć misję Gambit Kinsey. Ciekawe, kto będzie głównym bohaterem tej misji, prawda? Okej, okay, do magazynu więc, za... wow. So King, your plan ready to go? Sure thing. Let's do this. I don't know. Maybe Kinsey's futzing with the line. Do me a favor. Get everyone to Kinsey's place. I'll be there soon. Zakłócenie na linii tuż przed wykonaniem ważnego fabularnie zadania. To wróży dobrze. To jest zajebiste. That is fucking awesome. Wiecie co? Zrobimy to troszeczkę inaczej. Obiegniemy sobie dookoła. Definitywnie będzie szybciej niż, wiecie, biec po mieście, które jest zabudowane i w ogóle. A z tego co pamiętam, to i tak magazyn Kinsey jest na brzegu. O, patrzcie, to kupy śmieci. Jak romantycznie. A nie, to skały. O! Nie umiem złapać rodzinnika, potrzebuję go. King never had the control he thought he did over the Vice Kings. It was all me and Warren keeping things running. Well, mostly me. Warren's ego got just as big as Benjamin's in the end. He thought the two of us would rule the city. Guess he didn't know me like he thought he did. Okej. Okay. Tak mówię, jeśli ktoś grał w serię Saints Row od początku, to te dzienniki, nie wiem, występy gościnne poszczególnych postaci definitywnie dostarczą mu dużo radości. W sensie, wiecie, ja to samo odczuwam, nie wiem, do postaci właśnie ze Saints Row 2. I w pewnym stopniu do Saints Row 3. No, jeśli ktoś był z tą serią od samego początku, no to... zabawa. Dobra. Już prawie jesteśmy. Teraz tylko nie stracić pół godziny, zaplątując się w płoty i budynki. I samochody, i cupy. Tak. No dobra. Fabuło, przybyliśmy. O, zielono tu. Witaj, Morfeuszu. Still feel bad about punching Matt in the face. He'll get over it. Or he'll kill me in my sleep. That's always a possibility, too. Get what we got, guys. Can we just get to murdering already? We got a problem. Now we're talking. What's up? The Zin are coming. Here? That's probably why he said it's a problem. All right, let's take cover. We should be able to ambush them. Not so sure about that. Mam wrażenie, że jestem za normalnie ubrany przy mojej ekipie. Jeśli będę miał okazję, to może też się zmienimy. No dobra, to co? Jak to mówił Johnny Gat, czas na mordowanie, prawda? Od czego by tu zacząć? Dobra, zaczniemy klasyką. Kinsey właśnie zrobiła salto przez... przez barierkę. Who cares? Let's just kill him. Widzicie, Gat ma dobre podejście. Tak, i niestety w tym momencie jakby każdy patrol Zinów, nawet ten w otwartym świecie, będzie miał te kolorne granaty. I muszę przyznać, że same granaty jakoś super mi nie przeszkadzają. To już niestety... zmiana kolorów i dziwne robienie rzeczy z ekranem, to już mi przeszkadza. Spoko, zrobię to żabami z piekła. A, że mam coś podnieść, tak? O to chodzi. Suko, proszę. Wyrzutnia rakiet kontra żaby. Wiadomo, że żaby wygrywają. Patrzcie, jak ładnie skaczą. Dalej. Nie, wiecie co, te żaby nie są do dupy. Olewamy półśrodki. Ej, czemu tamten czołg padł tak szybko, a te padłem tak wolno? O co tu chodzi?
No dobra, to ten wyrzutnie rakiet? No się jakby to dosłownie zadawało obrażeń, więc to było dziwne. Dobra, niech będzie żabomet na wyrzutnie. Zobaczmy. Ja definitywnie tylko i wyłącznie tym mogę zniszczyć. Albo nie wiem, ja robię coś dziwnego znowu. Wracamy do tyłu, do tyłu. Dobra, okej. Rakietnica. Generalnie jakby... Aha, no tak, nie mamy supermocy, racja. Derp. Chciałem powiedzieć, że w sumie jak na gang ludzi z supermocami, to używam mało supermocy, ale... Niech wina wyjątkowo. Shut up! Moglibyście postawić te wyrzutnie trochę bliżej? Głupio mi tak biegać tej nazad co chwilę. Bo czemu podnoszę tylko po dwa pociski naraz? Wy na przykład nie robicie w ogóle nic. Totalnie nic. Dobra. Osłania świętych. Oni nie potrzebują osłony. To jestem prezydentem. Tak. Everybody to the roof. Pierce and I will hold him here. Just get everyone else to safety, player. We got this. Whoa, why are we running? I'm down for some murder. Ben says he has a plan. We need to lose this heat and then... Whatever the plan was, it went out the fucking window. We need to focus on surviving. Dobrze gada. Oj, oj, Johnny, niby mówisz, że sobie byś pozabijał, ale widzę, że na schodach jesteś pierwszy. Tylko gadka, żadnej akcji, co? Jezu, biegnij trochę szybciej, stary. Wiem, że troszeczkę przeleżałeś w tej trumnie i pewnie nogi ci się zrosły czy coś, ale come on. Proszę, szybciej, szybciej, nie mogę przejść, jest za szeroki w barach. Get in, get in! O, mam helikopter. Ucieczka helikopterem to głupi pomysł. Lubię to, że dopiero pod koniec gry gra musi nauczyć mnie sterowania helikoptera, bo nigdy wcześniej go nie używałem. O, to laserowy helikopter, ulubiony. Yo, Pierce and Ben are getting into that car. Let's cover them. On it. Słyszałem imprezową szaudy przez chwilę. Bam, UFO in the sky. Spoko. To nie jest UFO. To skutery latające, to... Taki mieliśmy nawet sobie Stillwater, nie, Stillport. Kinsey, where to? Okay, hold on, I'm scanning. Scan fast. O, to jest UFO. Ani jeden z tych pocisków nie trafił. Yo, these Zin have some high-tech shit. What's their arsenal like? Oh, the Zin have all kinds of cool stuff. I wish I could get into their armory and see what they're prototyping. They even have murder bots. Murder box. Now that's my kind of household appliance. Wiedziałem, że Johnny King zgrają. Wiedziałem. Dobra, skoro my lecimy helikopterem i to działa, to czemu wylecicie, czemu wyjedzieć samochodem? I to takim zwykłym? Ogólnie, żeby nie było, mam wrażenie, że główną część tych obrażeń pojazdowi Pierce'a i Bena zadam ja. Ops. Śmierć. Okej, to było proste. Coś dziwnego dzieje się śmigłami tego helikoptera. Czy możemy dojechać do celu? Wiecie, uwielbiam misje eskortowe tak samo jak każdy, ale no, jakby...
That had some style. Yeah, gosh, come on. Okay, I found somewhere for us to... Oh, no! Tak. We're going down! Jak to? Everybody hold on! Nie steruję. Ja bym wysiadł na waszym miejscu. No, wysiadł. Stylowo. Wylądowaliśmy na dachu budynku profesora Genkiego. We walked away, right? Oh, look, a cat. Is this a pet store? A cat? Fuck, of all the buildings in Steelport we crash on Genkis? Seriously? Super ethical reality climax. Who names this shit? Nikt kreatywny na pewno. No dobra. Wchodzimy. Teraz poza atakiem Zinów mamy jeszcze... Genkiego. Where to now? Doesn't matter. The Zin just found us. Yay. Kenzie, find us a way out. On it. Ooh, is that a killing floor? Merry Christmas to me. A, tylko że tym razem to oni są w labiryncie śmierci i zniszczenia. A my jesteśmy obsługującymi. Czekajcie, czy... Uh-oh. Kenzie, what uh-oh? Boss? The game is on. It started by itself. I can't shut it down. Ladies and gentlemen, welcome to a very special episode of Professor Genki's Super Ethical Reality Climax. Shit. The floor is active and the doors are locked. Nobody gets out. Including us. Until that is, the contestants rack up enough points to fill the murdometer. Shit, I'm down. Let's do this. Dobra. By the way, ktoś strzela z żabomiotu. Z mojej broni, której nikt inny nie powinien używać. O, to gad. Najwidoczniej po tym, jak ja wymieniłem żabomiot na rakietnicę, to on zgarnął żabomiot. Też bym tak zrobił. Look at all the contestants today. And all new targets as well. The Zin Empire have taken it upon themselves to face the challengers. Truly, a bold move on their part. You're not kidding. The Zin are the fiercest opponents in the universe, Bobby. They should be a tough fight for the Saints. Yes, indeed. Lubię to, że najwidoczniej ta dwójka komentatorów jest tak uwięziona i jest zmuszona komentować, kiedy tylko ktoś zacznie rozpierduchę. They sure are. Look at how they're mowing down the opposition. Goes to show you how much having a team behind you can really come in handy. I wish we had a team behind us. What we have is the love and support of Zinya. What else could we possibly need? Nothing at all, Bobby. Ah, propaganda. Nothing at all. Don't worry, everyone just a little bit longer. Spoko, ogarniamy. Ten ma tarczę, jest do dupy. Pięcie. O, jest to, to Genki! I tańczy! That's Genki, huh? Yeah, he looks crazy. Aim for his big stupid head. Boss, he's kind of helping us. Die, you fucking man cat. Oh, okay, dobra. Shot by the contestant. Genki's sure gonna feel that one. It takes a particularly skilled player to take on Professor Genki. Especially after facing the considerable might of the Zin Empire. Of which we are required to extol the virtues. Okay, czy on rozwala wszystkich, Zinów i nas. A ja musimy głównie zabić jego, dobra. O, super, no tak. Przegrzana broń, cudownie. Gin Genki. And there you have it, folks. Genki is down. Down, but never out, Zach. So true, Bobby, so true. Genki niczym Fenix z popiołów powraca każdym razem. Looks like it. Oh my gosh. What, more of them? Let's get to the prize room. That is fun. They got more games like this in Steelport? Powiedzmy. Prezenty! Czy to już gwiazdka? A nie, DLC z gwiazdką będzie później. So where to? You know, I generally mamy Genki mobil. These things, but fuck this is yeah. Really exciting. Kenzie, focus. What do we do now? Ben's plan was to overload the simulation. We can still do that, but not if the Zin know our every move. But you can make sure they don't, right? I
need to get back to the ship so I can find a way to cut them off. Mm-hmm. Once that's done, it's just a matter of finding the weakest point in the simulation. To czemu nie zaczęliśmy w sumie od bycia na statku? Czemu umówiliśmy się na spotkanie? Tak, ten samochód zionie ogniem. Tak, abyście pytali. Nie, żebyście pytali. No nic, nieważne. Fajnie jest mieć nieskończoną rakietnicę. Myślałem, że my się tak celowo palimy. Kiedy wszystko idzie zgodnie z planem. Brzmi jak przeciwieństwo mojego życia. Okej, okay, dobra, jesteśmy teoretycznie na miejscu. Znaczy jesteśmy dalej niż byliśmy. Jakie było rozwiązanie? Nie mam pojęcia. W każdym razie wziąłem sobie wsparcie święty. To Ziniak. Cześć. For someone who claims to be among the best and brightest of their species, your master plan is terribly pedestrian. Ouch! Ah, wow, wow! You alien fuck! Podziałaliśmy, Johnny, podziałaliśmy. No! Boss, you need to get back to the ship, now! Robimy, co możemy. Tak, wziąłem wsparcie świętych i oni co prawda nie sprawiali żadnego damage'a, ale odciągali część ognia z mojego samochodu, tak więc no... W sensie wiecie, wsparcie święte dosłownie samochód świętych jadący z nami. Awesome. Jap, czas na strzelanie w prawdziwym świecie, to co tygryski lubią najbardziej. What's the plan? You and Gaz secure the doors while I check on Kinsey. Tak. We'll get you back, Kinsey. Just hang on. You ready? Cause we got visitors. Jeszcze nie skończyłem. Dobra. Przebijam się mieczami świetlnymi. Jak Jedi. Ewentualnie mają jakiś, nie wiem, przecinacz po prostu. I tak, oczywiście mamy tylko i wyłącznie dziadowskie kosmiczne bronie. To są bardzo takie sobie. Let's clear out the lower decks. We have to hold the room. Fuck that. I'm not waiting for them to come to me. Johnny wie co mówi. O! Johnny tu jest! Bierz go! Nice! Właśnie to miałem na myśli mówiąc, że fabuła przyspiesza, jak się weźmie tą kolejną misję. Okej. Okay. Pozamiatane. Wow! What the hell? We're moving. Why are we moving? Let's get to the bridge. Na mostek. Whoa. Shit, are we driving into the sun? Gotta check the monitors. No need. I have already analyzed our situation. Zapomniałem o tobie. Shit, I forgot Mr. Deus Ex Machina was even on the ship. Ja też. The Zin transport has attached itself and is dragging us toward what I assume is certain doom. So what can we do about it? If I were you, I would deal with the strange Wait, what? By the cargo bay first. Cargo bay. Co? Przecież my jesteśmy dalej na statku. Czy mnie chciało zmieniać się miejscówki statku i tylko nałożyli słońce na jakąś ścianę? Ale bieda. Tak, Zinowie. To był błąd. O, uratuj Shaudi, a to ci kurwa nowość, nie? Tego celu dawno nie widzieliśmy. No i poparzyłem sobie rączkę. God damn it! Is Kinsey okay?
everyone's fine. The Zin grabbed me and... Hey, Sid said something about heat signatures. One of them put a device on the wall. I'm not sure what it is. Jakie urządzenie? O czym mówisz? A, to... We got bombs over here. Bombs? Yeah, and they're set to blow. You thinking what I'm thinking? Tak? A nie. Shandy, schowam to do kieszeni, których nie mam. Let's go blow up a spaceship. You got a specific thing you want to blow up, or just shit in general? Kinsey, what's the weakest point in the Zin ship? Yo, boss, Kinsey's... Fuck, I... Look, we'll just find the biggest, glowingest thing on the ship and stick the bombs to that. Nie głupie. Kiedyś tak się właśnie robiło. Good argument for murdering him. Oh. Oh, they're nothing compared to their leader. I'm gonna enjoy every second of tearing Zinyak apart. Take your time, huh? That sounds like a plan. I get the chance, I'm gonna rip Zinyak's goddamn head off. Zdanie. O, cześć. Where do you think the Zin had Kinsey? I don't know, but when I find Matt and Asha, I'm gonna beat that information out of him. Hey, better you than me. Yep. Nice. Dobra. Yo, we got some alien gun over here. Serio? Nareszcie. Dobra, co my tutaj mamy? Oh, but welcome back, huh, Johnny? Fuck, you were thinking I wanted to go to Hawaii or something? I live for this shit. Oh, minigun, nice. A, to jest to działko Murderbota, tak? O! A no tak, zakresimy na strzelaniu, ponieważ tak, ale godzina przerwy w nagrywaniu, człowiek nie wie co się dzieje. Tak fajnie. O, dobra, lecimy dalej. Zmarnowałem dość czasu. O Jezu, ile ludu nieziemskiego. Johnny, w ogóle jakby ty znalazłeś tego minigana, ale ty idziesz pistoletem, tak? Okej, okay, Johnny se poleciał. No, to Murderbot. Johnny, bierz go! Leży na ziemi, rozdeptaj go! Bardzo ładnie. Large red cylinder, huh? Big and glowy. Looks perfect. Szlak, 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 szlak. A no tak, nie mam super siły, goddammit. Gin. Tak, niestety w prawdziwym świecie nie mam jak się leczyć. To jest troszeczkę problem. Johnny zrobił coś. Dobra. Czemu wysadzamy nasz statek? A nie, wróćcie, my przeszliśmy korytarzem na statek Zinów, no tak. Okej, okej. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie jestem pewien. Dobra, okej, sayonara. Myślę, że trzeba biec do punktu, nie ma co tracić czasu na walkę z milionem fal wrogów. Au! Tarczą! Tarczą, człowieku! Johnny, gdzie moje wsparcie? O! Johnny wysadził Murderbota, nice. Już niedługo niestety... O nie! Nie, 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 nie. I will survive! This looks important. Let's blow it up. Kinsey nie byłaby zadowolona. A mam zero szyb. What was that? Sia. Dobra, zmieniam ten tor, okej, dobra. Oby nie był tutaj żaden... O, dobra, może się zregenerowało, nice. Ogólnie mam wrażenie, że regeneracja w sekcjach realnych polega na tym, że trzeba przejść do odpowiedniego momentu fabuły i życie ci się przywróci. Tak mi się wydaje. Tak, o, to jest właśnie korytarz łączący. Tak, właśnie. Myślałem. Wow, wow, kolego. What the fuck? Dobrze. Kurde, gościu ma kolce na głowie, więc nie jestem pewien, czy mu dzięki to dobry pomysł. Pięknie. Wróciliśmy. Święci jeden. Kosmici zero. Chociaż jeśli liczyć to całe wysadzenie planety, no to święci jeden. Kosmici milion. MI6 fucked us. I knew it. Asha had it out for me since jump.
She talks shit in Pakistan. She sucker punched me. I can't believe Miller had me fooled. To think I actually apologized. He's probably been working this angle for a while. Hell, he might have even been the one who tipped off Zinyak about Johnny. Doubt it. Dante said that the lowest circle of hell was reserved for betrayers. But it's important to remember that it's the storyteller who decides who the hero is, not morality. But while philosophers will spend years debating the ethics of the Kinsey Gambit, the Saints had a less charitable view. Keith David is a dead man. Yep, to Keith David, nasz kochany wiceprezydent z głosem Juliusa. Generalnie ten głos ma coś w sobie, nie? Na zasadzie, hej, jeśli jesteś posiadaczem tego głosu, musisz być zdrajcą. Więc jeśli któryś z was mówi głosem Keitha Davida, wiem, żeby nie podawać wam ręki. Okej, okay, misja wykonana i... Ho, 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 czy ja chcę... Dobra, wiecie co? Polecimy jeszcze kawałek. Zaciągniemy sobie hajsik. Dobra. Albo wiecie co? Czas przebrać naszą postać. Gdzie jest najbliższy sklep? Albo nie, nawet w bramie będę mógł to w sumie zrobić. Dobrze wiem, które ubranie będę chciał założyć na siebie. Ponieważ nasza ekipa wygląda absurdalnie. Wiecie, to nie wiem, antyterroryści, terroryści, złodzieje, wojownicy z Mortal Kombat i tak dalej. Tak więc w tym momencie musimy mieć również coś absurdalnego. Tak jest! Nie wiem, co wy. Aha. Czekajcie. Gdzie to do cholery jasne jest? To powinno być w strojach. Gdzie są moje rzeczy z DLC? What the fuck? Przecież to tutaj powinno być ewidentnie. Czy moje rzeczy z DLC przepadły wraz z Kinsey? Bo jeśli tak, to jestem bardzo niepocieszony. Czekajcie, wyjdziemy i wejdziemy jeszcze raz. Tak, wyjdź z bramy. Niech się wszystko tutaj pokończy, tak? Ekrany się pochowają, nowa misja, super. Bo ja lubię to, że brama jest na środku ulicy. Funkcja bramy, garderoba. Kostiumy. No, chyba... W sensie nie, dobra, są też te rzeczy, ale... Nie ma tutaj to... Czy... Na przykład nie do końca rozumiem, czemu ten strój zabiera mojej postaci włosy. To jest dziwne. Ale nie tego szukałem. No dobra, przebiegniemy się do sklepu z ubraniami. Ponieważ czas na zmianę stroju definitywnie. Tu jest skóra i koronka. Tak, tam właśnie znajdę mój super strój. O! I don't regret much. You make your choices, you live with them. But if I could take anything back, it would be the way things ended up with Angela. It was all fun and games for her. She wanted to be just like Benjamin. I shouldn't have let her get in so deep. No dobra, może tutaj? Nie? Nie, dokładnie to samo. Ej, typowo... Co tu zaszło? Gdzie jest połowa moich strojów? O, jest! Tego szukałem! Tak jest! Fuck yeah! Idealnie, teraz tylko do... Czuję się bosko. I wyglądam bosko. I na tym widoku zakończymy sobie odcinek. W kolejnym ruszamy z następną misją. Coraz bliżej końca. Pogaduszki. Okej. Okay. Co? Przeciągnijmy rozgrywkę. Wpadnij do mnie. Bardzo chętnie, Matt. Bardzo chętnie. Dobra. Więc tak, tutaj kończymy. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Saints Row 4 u mnie na kanale. Na razie.